Jak zauważył Tomasz Hajto, pull pressing, ofensywa i automatyzm. Jeśli połączymy te wszystkie elementy, jesteś jak walec. Wszystko przeskoczysz. No i miał rację. Polski walec przeskoczył ostatnią przeszkodę jak koń rów na wyścigach psów. Emocji w końcówce meczu Polska-Czarnogóra nie brakowało, ale wczorajsze spotkanie zakończyło się naszym zwycięstwem dla szczególarzy i miłośników statystyk. Dodam, że było 4-2 dla nas. Jednak pull pressing, ofensywa i automatyzm nie były decydującym czynnikiem prowadzącym do zwycięstwa. Według strony TVP Info największy wkład w nasz triumf miała Julia Przyłębska, prezeska Trybunału Konstytucyjnego. Taki nagłówek się tam ukazał na tej stronie: prezes Julia Przyłębska na Trybunach Narodowego przynosi szczęście. Na trybunach był też prezydent Duda, ale on nie przyniósł szczęścia. Ostatnio podpadł prezesowi, więc nie mógł przynieść szczęścia. No i pani Julia chyba nie dostanie wizy do Rosji na mundial. Rosjanie będą się bali, bo jak nas wylosują, to za bardzo pani Julia przynosi szczęście piłkarzom. Robert Lewandowski tak, dostanie wizę. Jest mniej groźny od Julii Przyłębskiej, bo Lewandowskiego można pokryć, a pani Julii nie. Ale słuchajcie, jakie to piękne. Dzięki stronie TVP drużyna ma maskotkę. I to jaką? Samą panią prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nie zdziwię się, jak po udanym mundialu panią prezes Trybunału TVP Info wpisze do Konstytucji. A powinno się wpisać do Konstytucji raczej Roberta Lewandowskiego. Może Robert byłby naszym nowym godłem? W końcu ożył. I to z ludzką twarzą.